Zapraszamy Państwa na słuchowisko pod tytułem Święci zawsze się gdzieś spotkają. W oparciu o tekst księdza profesora Andrzeja Gałki w wykonaniu uczniów i nauczycieli Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych imienia Róży Czackiej w Laskach. Życzymy głębokich wzruszeń. Kiedy w ubiegłym roku okazało się, że z powodu pandemii beatyfikacja czcigodnego sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego musi być odwołana, a kilka miesięcy później papież Franciszek podpisał dekret beatyfikacyjny czcigodnej sługi Bożej matki Elżbiety Czackiej, wtedy pewnie trochę żartobliwie powiedziałem: syn zaczekał na matkę. Dlatego bardzo się ucieszyłem, gdy ksiądz kardynał ogłosił, że uroczystości beatyfikacyjne będą wspólne. Wydaje mi się, że znamy dosyć dobrze relacje, jakie ich łączyły, i pomyślałem sobie, że w tym wydarzeniu może być głęboki zamysł Boży. Bóg chce nam pokazać, jak dwoje ludzi może sobie wzajemnie pomagać w drodze do świętości. Teraz, gdy papież Franciszek ogłosił już datę i miejsce beatyfikacji, niech dzisiejsze święto ośrodka pomoże nam w przygotowaniu się do tego wielkiego dla nas wszystkich dnia. Czy byli rówieśnikami? Wyobraź sobie, że matka Czacka była starsza od Stefana Wyszyńskiego aż o 25 lat. To duża różnica. Jak więc mogli się zaprzyjaźnić? Oboje przeszli w młodości trudne doświadczenia. Niewidoma młoda dziewczyna i młody, chory kleryk. Trudne początki, ale życie pełne ufności i błogosławiony koniec. Po ludzku nie powinno się udać, ale ich życie pokazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Przez krzyż do nieba, mówiła siostrom, niewidomym i świeckim współpracownikom dzieła matka Elżbieta. Soli Deo, czyli jedynemu Bogu, przypomniał wszystkim w 1946 roku młody biskup lubelski Stefan Wyszyński. Żeby naprawdę komuś pomóc, trzeba chociaż na chwilę zapomnieć o sobie. Żeby od kogoś przyjąć pomoc, trzeba uznać, że się jej potrzebuje i do tego potrzeba trochę pokory. W obu przypadkach jest to niezwykle trudne, dlatego rzadko się to udaje. Siostrze Elżbiecie od ukrzyżowania Pana Jezusa udało się tak dobrze, że światło, z którego czerpała, świeci jasno do dziś. Księdzu Stefanowi również. Ani ślepota, ani brak zdrowia w niczym im nie przeszkodziły. Thank you.
Na czym polegały te trudne doświadczenia? Wiem, że młoda hrabianka Róża w wieku 22 lat ostatecznie straciła wzrok. Do tej pory żyła w dostatku i wygodzie. Co się stało dalej? Najbliżsi nie umieli zaakceptować ślepoty hrabianki. Dom zamknął się na gości. Róża zrozumiała, że odtąd może liczyć tylko na Boga i na samą siebie. Zamiast jechać na kolejną operację, jak tego chcieli rodzice, spotkała się z okulistą, doktorem Gepnerem, który powiedział jej prawdę, że już nie odzyska wzroku, ale wskazał też drogę do zajęcia się niewidomymi w Polsce. I Róża odczytała słowa lekarza jako swoje życiowe zadanie. Zanim przygotowała się do otwarcia pierwszej placówki w Polsce, zwiedziła zagraniczne zakłady dla niewidomych i stamtąd zaczerpnęła wiedzę i doświadczenie. W tym czasie w Zuzeli 3 sierpnia 1901 roku na świat przyszedł Stefek Wyszyński. Podobno miał tylko 9 lat, jak zmarła mu mamusia. Tak, i jak sam mówił, całe życie tęsknił za mamą. Jednak ta dziecięca tęsknota otworzyła jego serce na miłość do Matki Bożej. W liceum Stefan odkrył swoje powołanie do kapłaństwa. Jednak jego problemy z płucami były tak wielkie, że w seminarium obawiano się, czy zdoła dożyć święceń kapłańskich i odprawić mszę prymicyjną. Ksiądz Wyszyński opowiadał, że prosił o tę łaskę Matkę Najświętszą, która uratowała mu życie. A kiedy po raz pierwszy spotkali się Matka Elżbieta i ksiądz Stefan? To było w lipcu 1926 roku. Ksiądz Stefan przyjechał wtedy do Lasek na zaproszenie swojego ojca duchowego i przyjaciela z czasów studiów na Kulu, księdza Władysława Korniłowicza. Ciekawe, czy matka i ksiądz prymas od razu rozpoznali w sobie pokrewne dusze. Tego nie wiemy, ale mamy piękną relację księdza prymasa, który na spotkaniu z siostrami w Laskach w 1965 roku tak wspomina tamto spotkanie. 30 lat minęło w lipcu od pierwszej mojej wędrówki z Warszawy do Lasek, bodajże z siostrami i jeszcze jedną przyjazną duszą temu zakątkowi. Przyszliśmy na pustkowie. Była kaplica, wzniesiony jeden, drugi dom, a wokół las. Człowiek się dziwi, że tutaj dokonało się coś wielkiego, że tu Bóg zasiał ziarenko gorczyczne, które tak prężyło się ramionami w górę, że stało się drzewem. Pamiętam tak wiele doznań tu łaski Bożej, która brała ludzi za czupryny i gdy chcieli pełzać po ziemi, uczyła ich latać. Z naszymi marzeniami świata podążamy, niech spełnią się tęsknoty ukryte w naszych snach. Niech ocean uczuć wzbudzi dzień zwyczajny. Każdy ma prawo cząstkę siebie innym dać. Choć na słońce patrzymy po swojemu, dla nas nadzieja ma inny smak. Serc pragnieniem jesteśmy tacy sami i słońce tak samo świeci nam. Choć na słońce patrzymy po swojemu, dla nas nadzieja ma inny smak. Serc pragnieniem jesteśmy tacy sami i słońce tak samo świeci nam. Thank you.
wszystko, co w nas trwa. Radości przecież mogą pozostać jak najprostsze, kiedy tak z miłością patrzysz na ten świat. Choć na słońce patrzymy po swojemu, dla nas nadzieja ma inny smak. Serc pragnieniem jesteśmy tacy sami i słońce tak samo świeci nam. Choć na słońce patrzymy po swojemu, dla nas nadzieja ma inny smak. Serc pragnieniem jesteśmy tacy sami i słońce tak samo świeci nam. Świeci nam. Świeci nam. Co wydarzyło się podczas II wojny światowej? To bardzo ważny etap w relacji pomiędzy matką a księdzem Wyszyńskim. Po wybuchu wojny ksiądz Stefan musiał opuścić Włocławek i udał się do rodzinnego Wrociszewa. Jednak siostry franciszkanki potrzebowały kapelana dla swoich sióstr i niewidomych w Kozłówce. Zwróciły się więc z prośbą do księdza Wyszyńskiego, który natychmiast przyjął zaproszenie. Pałac Zamojskich w Kozłówce szybko zapełniał się przesiedleńcami. Ksiądz profesor odprawiał msze święte i nabożeństwa w kaplicy pałacowej, spowiadał, prowadził rekolekcje, zajmował się tajnym nauczaniem młodzieży. Odprawiał też msze święte dla partyzantów. Dla sióstr prowadził wykłady i dyskusje filozoficzne, z których korzystało coraz więcej osób. Dlatego pałac w Kozłówce żartobliwie nazywano Akademią Kozłowiecką. Przez 13 miesięcy ksiądz Wyszyński kapelanował w Kozłówce. Mieszkańcy zapamiętali go, jak chodził po parku odmawiając brewiarz. W czerwcu 1942 roku ksiądz Wyszyński przyjechał do Lasek na miejsce księdza Jana Ziei. Podjął obowiązki kapelana sióstr niewidomych, a także duszpasterza okolicznej ludności i kapelana Armii Krajowej. Znamy nawet pseudonim księdza Wyszyńskiego z czasów okupacji, Radwan III. Pod tym pseudonimem był również kapelanem szpitala wojennego, który powstał w domu rekolekcyjnym w Laskach. Ksiądz Wyszyński poświęcił szpital powstańczy tuż przed wybuchem powstania. Ale na początku miał wątpliwości. Czy można to miejsce i niewidomych narażać? Matka Czacka nie miała wątpliwości, że niewidomi, jak i całe dzieło, powinniśmy włączyć na służbę ojczyzny, nie oglądając się na niebezpieczeństwa, jakie niesie zaangażowanie w powstanie. Ksiądz Wyszyński bardzo cenił słowa i postawę matki. Sam z dorosłymi niewidomymi chłopcami chodził do lasu i przynosił na plecach rannych powstańców. Wspierał siostry broniące zakładu przed napaściami gestapo, choć sam musiał się ukrywać. Po latach tak wspominał czas okupacji. W okresie powstania byłem kapelanem Armii Krajowej i miałem dużo kontaktu z cierpieniem, niedolą i męką ludzką. Pamiętam operację pewnego dzielnego żołnierza, któremu trzeba było odjąć nogę. Powiedział, że zgodzi się na operację pod tym warunkiem, że przez cały czas będę przy nim stał. Złapał mnie za rękę i trzymał ją, dopóki nie zaczął działać środek usypiający. Byłem wtedy strasznie nieuczciwy, bo gdy poczułem, że jego ręka opadła, pobiegłem do innych, których trzeba było spowiadać lub przygotowywać do następnych operacji. Aby zdążyć na czas, umówiłem się tylko z lekarzem,
że mnie natychmiast wezwie, gdy mój żołnierz zacznie się budzić. W tym wypadku nie było innego wyjścia. Przyszedłem w porę, gdy on budził się już po operacji. Było to dla niego wielką pociechą, podtrzymaniem i otuchą. Wystarczyła sama życzliwość, współczująca obecność, jakieś dobre słowo, trzymanie za rękę. W marcu 1945 roku ksiądz Stefan Wyszyński opuścił Laski i wrócił do Włocławka. Po drodze odwiedził grupę niewidomych z siostrami w Małżycach koło Łowicza. Z Łowicza napisał pierwszy list do matki, w którym daje piękne świadectwo o bezinteresownej i radosnej posłudze sióstr wobec niewidomych. I kończy list słowami: ręce matki ze czcią całuję, pełen wdzięczności za wszystko dobro, którego w Laskach doznałem. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce śmiałych decyzji. Przestań się bać, już w porządku, już dobrze. To wątpliwości niszczą miejsce naszych marzeń, niż małe, wielkie katastrofy. Gdy wpatrujesz się w dal, o czym myślisz, co widzisz, nie bądź zaskoczony tym, jak szybko odpowiada nasz świat, gdy zaczynamy żyć, żyć prawdziwie. Czasem tylko jeden krok dzieli nas od szczęścia. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego, bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego. To nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Chcę ci życzyć na twojej ścieżce w chwilach zwątpienia, abyś kroczył nią godnie i szczerość zamieniał w zwycięstwa, bo wiesz, ja codziennie staram się, tak jak i pewnie ty, być w dobrym miejscu. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego, bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego. To nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego, bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego. To nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Nie czekaj z wdzięcznością na nic wielkiego, bądź wdzięczny, a wszystko stanie się wielkie, gdy przestałem czekać na coś ważnego. To nagle wszystko stało się ważne. I nagle wszystko stało się ważne. Po opuszczeniu Lasek przez księdza Wyszyńskiego rozpoczyna się nowy etap w relacji naszych bohaterów. Czas pisania listów. Jak zliczono, w sumie napisano 65 listów i kartek. Pierwszy ukazał się pod datą 10 marca 1945 roku, a ostatni z datą 31 grudnia 1952 roku. Istnieją jeszcze dwa listy o charakterze osobistym z początków korespondencji, które nie zostały upublicznione.
O czym pisali do siebie święci? Na pewno nie plotkowali w listach, ani nie narzekali na problemy, które ich spotykały. Ojej, to ja nie mam szans na bycie świętym, bo cały czas narzekam na zadania domowe z matematyki. A i pani z polskiego mogłaby odpuścić. Ty masz jeszcze szansę się poprawić. Na świętość nigdy nie jest za późno. To kwestia naszej woli. Masz rację. Trzeba chcieć zmian w swoim życiu na lepsze, a przede wszystkim przyjmować te, które daje nam codzienność i wykorzystać je do swojego rozwoju. To o czym rozmawiali w listach nasi święci? Korespondencja ta pokazuje, jak bardzo wspierali się modlitwą, radą i przyjaźnią. Nie skupiali się na wydarzeniach świata zewnętrznego. Nie skarżyli się na trudy i przeciwności. Pisali o tym, co w życiu istotne. Wśród listów są też krótkie kartki z życzeniami z okazji imienin i świąt, bądź kartki przysłane matce z Rzymu. Czasami pojawiają się też rzadkie, na pozór lakoniczne wzmianki o wydarzeniach z życia osobistego. A co wydarzyło się, gdy ksiądz Wyszyński został wybrany biskupem? Jako biskup lubelski zaopiekował się naszym domem w Żółowie. Korespondencja między matką i młodym biskupem była tak samo żywa, serdeczna i pełna wzajemnej troski. Widać wyraźnie, jak Bóg złączył tych dwoje ludzi, jak są sobie wzajemnie potrzebni. Troska biskupa o laski pokazuje wielką miłość do tego dzieła. Miłość głęboką i wzajemną. Matka Elżbieta i siostry franciszkanki otaczały modlitwą biskupa Stefana Wyszyńskiego również wtedy, gdy w 1948 roku został arcybiskupem warszawskim i gnieźnieńskim, a tym samym prymasem Polski, a w 1952 roku kardynałem. Matka doda jeszcze, że odtąd uważa go za najwyższą w Polsce władzę. Dla niego laski nie przestają być domem, w którym zawsze może szukać oparcia i chwili wytchnienia. Będzie wracał do lasek wiele razy, jak tylko czas mu na to pozwoli. Po śmierci księdza Korniłowicza staje przy matce założycielce, niewidomej franciszkance, i do końca jej życia jest dla niej pomocą. Oprócz wspomnianych listów, ważnym przyczynkiem do poznania, kim była dla kardynała matka Czacka, są jego zapiski pro memoria. Wynika z nich, że każdego roku, z wyjątkiem lat uwięzienia, prymas był kilkanaście razy w laskach i za każdym razem odwiedzał matkę. Mieszkał wtedy w domu rekolekcyjnym. Zaś w czasie uwięzienia, w listach do swojego ojca lub siostry, prosił, aby odwiedzali laski i dopytywał, co się w nich dzieje. W jednym z listów prosił swego ojca, aby przysłał mu fotografię matki Czackiej i księdza Korniłowicza. Zaś pod datą 9 września 1954 roku, dziękując za przesłanie fotografii, napisał: dziś są mi te twarze wielką pomocą. Thank you.
Ksiądz prymas, jak wierny przyjaciel, towarzyszył matce również w czasie choroby i ostatnich tygodniach życia. Na początku maja przyjechał do Lasek, by odprawić mszę świętą w intencji matki i udzielić jej odpustu na godzinę śmierci. Ksiądz prymas przyjechał też do matki 12 maja, gdy zaczęła się agonia. 14 maja w drodze do Gniezna zatrzymał się w Laskach, by pomodlić się przy nieprzytomnej matce i udzielić jej swego błogosławieństwa. O śmierci matki prymas dowiedział się w Gnieźnie. Po powrocie do Warszawy 18 maja wieczorem przyjechał do Lasek, aby modlić się przy otwartej trumnie matki. 19 maja wziął udział w jej pogrzebie i wygłosił mowę pożegnalną. W kazaniu, które wygłosił, powiedział: w tej chwili moim obowiązkiem jest stanąć przy tym obfitym źródle wody żywej i z pomocą nieudolnych słów pochwycić przynajmniej odrobinę ożywczych wspomnień z bogatego życia matki naszej, matki naszych serc, matki dzieła, zgromadzenia i rodziny Laskowej Niewidomych. I dalej mówił prymas: usiłujemy odsłonić testament, który w milczeniu przekazała nam, spadkobiercom swej bogatej spuścizny. Patrzymy na matkę, inaczej jej tutaj nie nazywaliśmy. Nie tylko siostry zakonne i rodzina niewidomych, ale i my kapłani czerpaliśmy z bogatego ducha naszej matki i duchowości tego ubłogosławionego przez Boga miejsca. Matka zawsze umiała znaleźć dla siebie chwilę na osobiste obcowanie ze swym Bogiem ukrytym. To był człowiek, który nieustannie stał w obliczu swego najlepszego Boga. Człowiek, który wytrwale czerpał z niezgłębionego źródła Bożej miłości. Dlatego zdołała tylu ludzi wokół siebie obdzielić i pożywić tą miłością. Thank you.
czy po śmierci matki ksiądz prymas nadal przyjeżdżał do Lasek? Tak, bywał tu dosyć często. Nie tylko na grobach założycieli, ale przyjeżdżał do Lasek przed ważnymi dla niego wydarzeniami. Przed każdym wyjazdem do Rzymu, przed trudną rozmową z ówczesną władzą, a czasami po to, by odpocząć i pomodlić się wśród bliskich. W archiwum w Laskach zachowała się bogata spuścizna kardynała Stefana Wyszyńskiego, mówiąca o jego zaangażowaniu w życie zgromadzenia i towarzystwa. Z zachowanych tekstów wynika, że każdego roku w Wielki Piątek i Wielką Sobotę przed południem kardynał spędzał w Laskach, z wyjątkiem lat uwięzienia. W Wielki Piątek uczestniczył w liturgii Męki Pańskiej, spotykał się z różnymi ludźmi. Zaś w Wielką Sobotę wygłaszał konferencje do ludzi Lasek, często zaś osobno dla sióstr. Wiemy, że gdy wymagało tego dobro dusz, dobro człowieka, kościoła i narodu, ksiądz prymas potrafił być surowy, być znakiem sprzeciwu. Tego też nauczył się od matki Czackiej, z którą, jak mówił, współpraca nie była łatwa, bo matka wymagając od siebie, wymagała też od innych. Umiała być w tych wymaganiach niezwykle surowa, jakkolwiek wszyscy czuli, że surowość jej podyktowana jest wielką miłością dusz, sprawy i dzieła. Bóg złączył tych dwoje ludzi, którzy potrafili się szlachetnie różnić i mimo to przez nich dokonywał wielkich rzeczy, często po ludzku niemożliwych. Przez krzyż do nieba i soli Deo, jakże aktualne jest to i dzisiaj. Zostawili nam drogę, innej szukać nie trzeba. Przejdziesz próg, jest tyle dróg, co w świat prowadzą. I znasz sto mądrych rad, co drogę w świat wybierać radzą. I wciąż ktoś mówi ci, że właśnie w tym tkwi sprawy sedno. Byś mógł z tysiąca dróg wybrać tę jedną. Gdy tak zrządzi traw, że świata prawd nie zechcesz zmieniać. I gdy kark umiesz zgiąć, gdy siłą wziąć sposobu nie ma.
pomyśl, czy czegoś nie tracisz, bo przecież jest nie jeden szlak, gdzie trudniej iść, lecz idąc tak, nie musisz brnąć w pochlebstwa dym.